Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tym pozdrowieniem paschalnym witam Was serdecznie. W ten wieczór chcemy znowu otwierać Biblię i szukać w nim słowa żywego, które jakby skrywa się za murem litery. Nie chcemy zatrzymać się na powierzchni. Chcemy wejść do środka, do wnętrza. Ale w taki sposób czytać można Biblię i Słowo Boga odnajdywać tylko dzięki Duchowi Świętemu. Tylko On nas może prowadzić do sensu duchowego Pism. Dlatego poprośmy Ducha Świętego, aby był naszym adwokatem, parakletem, naszym przewodnikiem w drodze do Słowa, ale także nas rozpalił, rozognił wewnętrznie, rozkochał w Słowie Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy Cię, przez Twoją oblubienicę, Maryję. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 44 do 50. Jezus tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Kochani, zachwyca mnie ta wierność Jezusa Ojcu. Jezus wyznaje, że kto w Niego wierzy, ten w Ojca wierzy. Nawet mówi, nie we mnie wierzy, ale w Ojca wierzy. Tak jakby chciał powiedzieć, przyszedłem objawić wam Ojca. Jezus nie zasłania sobą Ojca, Jezus go odsłania. Od razu pomyślałem o sobie, od razu w tych słowach znalazłem rachunek sumienia dla siebie. Czy ja, który powołany przez Niego, mam głosić Boga, głosić Jego Słowo, czy ja Go odsłaniam, czy Go sobą nie zasłaniam? Istnieje taka potworna pokusa, by sobą zasłaniać Boga, by stawiać siebie w miejsce Boga, by siebie czynić Bogiem, zwłaszcza kiedy inni mnie słuchają, kiedy inni na mnie polegają, kiedy inni widzą we mnie jakiś autorytet, kiedy mi ufają. Szczególnie wtedy mogę być kuszony do tego, aby zacząć ubóstwiać siebie, moje myśli, moje słowa, moje przepowiadanie, moją posługę. Ale pomyślałem później, że to dotyczy każdego z nas. Mama, która wychowuje dziecko, tata, jesteście pierwszymi głosicielami słowa, pierwszymi, którzy odsłaniacie dziecku Boga.
nigdy go nie zasłaniajmy. Nigdy nie wstawiajmy siebie w miejsce Boga. Mamy prowadzić innych do Niego. To dotyczy nauczycieli, to dotyczy wykładowców, to dotyczy tych, którzy prowadzą jakieś ważne dzieła w społeczeństwie, są na urzędach. Odsłaniać Boga. Ale kto może odsłaniać Boga? Kto ma taką relację z Bogiem, dziecięcą, jaką ma Jezus? Jezus powie w innym miejscu, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus ma tak zażyłą, tak piękną, tak pełną miłości relację z Ojcem, że Jego największym pragnieniem jest, abyśmy my Ojca poznali, byśmy Go zobaczyli. Mama, tata, wszyscy, których wymieniłem, odpowiedzialni za innych, którzy naprawdę kochają Boga, będą Go odsłaniać. Bo miłość widzi najdalej. Serce widzi najdalej. Tylko serce widzi Słowo, powie święty Augustyn. A więc prośmy o miłość w naszej relacji z Bogiem. Prośmy, aby nasza relacja z Nim nie była budowana jedynie na powinności, jedynie na obowiązkach, a już nie daj Boże na lęku, na strachu, ale byśmy naszą relację z Bogiem opierali na miłości, na Jego miłości do nas, na wierze w Jego miłość. To jest najistotniejsze w wierze. Uwierzyć, że On mnie miłuje, że On mnie stworzył z miłości i że pragnie dla mnie życia w pełni. Ale Jezus, i to jest charakterystyczne w Ewangelii Jana, słowo wierzyć jakby zastępuje także słowem widzieć. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. I znowu zdanie jak rachunek sumienia dla mnie. Czy kiedy inni mnie słyszą, czy widzą Boga? Kiedy inni patrzą na mnie, na moje życie, czy rozpoznają we mnie Bożego człowieka, Boga? Bo wiara w Ewangelii Jana jest ściśle związana z widzeniem. Wierzyć to znaczy widzieć. I tutaj musimy koniecznie wrócić do kontekstu tejże Ewangelii, ponieważ w 12 rozdziale ma miejsce bardzo ważne spotkanie. Do Jezusa przychodzą Grecy. Nie mogą się do Niego dostać, proszą przez uczniów. Ale o co proszą? I to jest znaczące, zwłaszcza dla Greków, bo dla nich bardzo ważne miejsce w życiu ma widzenie, patrzenie, spojrzenie. Dlatego, że dla nich człowiek jest nie tylko kalos, jest agatos, to znaczy nie tylko jest piękny, ale jest także dobry. Jeśli ktoś jest piękny, to jest dobry, prawdziwie piękny, nie tylko fasadowo, nie tylko na powierzchni. Nie chodzi o jakiś makijaż piękna, chodzi o rzeczywiste piękno. I Grecy, chcąc rozpoznać to prawdziwe piękno, patrzą do wnętrza. Więc wierzyć według nich oznacza widzieć wewnętrznie. Widzieć wewnętrznie. Dlatego przychodzą do Jezusa i mówią, chcemy ujrzeć Jezusa. Tak dzisiaj mówią do nas ci, którzy nie wierzą w Boga. Nawet jeśli werbalnie tego pragnienia nie wyrażają. Ten świat, który zagubił Boga, który Go zgubił, ten świat, który jest zagubiony, który jest pełen smutku, bólu, cierpienia, który żyje w osamotnieniu, w ciemnościach, krzyczy, woła, chcemy ujrzeć Jezusa. Jakby woła do nas, pokaż mi Jezusa, pokaż mi Ewangelię Jego, pokaż mi, że Jezus jest piękny. Pokaż mi Go tak, abym uwierzył w Niego, że jest prawdziwy, że jest piękny, że jest dobry. Jak to jest możliwe? Poprzez moje życie. Jednokrotnie powtarzam sobie i innym, że dla wielu ludzi dzisiaj pozostaniemy jedyną Ewangelią, którą w życiu przeczytają. Mamy być jak otwarta księga, tak aby inni, pomimo naszej biedy, słabości, jak litery w Biblii, są kruche, słabe. Te same litery mogą służyć do dobra i te same litery mogą przekazywać zło. A jednak Bóg posługuje się tą literą, aby objawić nam swoje odwieczne słowo miłości. I my mamy być jak otwarta księga.
Na powierzchni jesteśmy jedynie jak ta krucha, słaba litera. Ale On może posługiwać się nami, by objawiać odwieczne słowo Ojca, pomimo naszej kruchości, słabości. Dziecko mówi do mamy, nawet jeśli jeszcze nie potrafi mówić. Może jest karmione. Jest dzieckiem dopiero co, które wyszło z łona matki, które tuli się do piersi mamy. W jego oczach jest ta modlitwa, jest ta prośba do mamy. Chcę ujrzeć Jezusa, chcę ujrzeć Boga. Jak bardzo wierzę w to. W każdym człowieku jest to pragnienie. Bo jeśli Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że w nas jest ogromna tęsknota za Bogiem. Ona jest wieczna. Od kiedy żeśmy się poczęli w Bogu, odtąd całym naszym jestestwem tęsknimy za Nim. Chcemy ujrzeć Boga. I dlatego to pierwsze słowo mnie dzisiaj mocno zatrzymało. Mianowicie, że Jezus zawołał i powiedział, tak jest dokładnie w tekście greckim, jest najpierw zawołał i powiedział. To znaczy Jezus woła do nas i chce, byśmy my także razem z Nim wołali, by inni to wołanie usłyszeli. Co to za wołanie? Właśnie wierzący we mnie nie wierzy we mnie, ale w Ojca, tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi Ojca. I dalej mówi, że przyszedł na świat jako światłość. To w Ewangelii Jana kolejna cecha, niezwykle ważna. Od początku w Ewangelii Jana jest gra tych dwóch rzeczywistości. Światłość i ciemność. Fos i skotos. Fos ma swoje źródło w Nim, w Bogu. On jest światłością. Ta światłość jest miłością. Każdy od poczęcia w Bogu został skąpany w Jego świetle. Nasi bracia w wierze, Żydzi, mówią, że kiedy człowiek został stworzony, był cały przeniknięty światłem Boga, światłem swojego Stwórcy. I przez skórę z wnętrza przenikało tego światło. Przenikało to światło i człowiek cały sobą jakby świecił. I to jestestwo rozświetlone światłem sprawiało, że wszędzie widział Boga. A grzech spowodował, że to światło w nas zostało jakby zduszone i skóra już nie przepuszcza światła. Że w nas jest i światło, i ciemności. Grzech nie mógł tego światła w nas do końca zdusić. Ono jest w nas. Ono płynie z tego, promieniuje z tego obrazu i podobieństwa, które jest w nas. Może być naruszone, może być nawet zniekształcone, głęboko zranione przez grzech pierworodny, później przez następne grzechy, ale nie może być unicestwione. I teraz to światło, które jest w nas, jednak ciągle zmaga się z tym ciemnością grzechu, która też jest w nas. Ale już w pierwszym rozdziale, w prologu, Jan pisze, że ciemności nie mogły ogarnąć światła. Nie mogły zdusić. Nie mogły zamknąć, zaaresztować światła. To ciemność została nie tylko zaaresztowana przez światło, została pokonana przez światło. I kiedy więc dzisiaj słyszę Jezusa, który mówi, przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności, to jest to dla nas obietnica. Nie martw się. Być może teraz w tobie są jakieś ciemności. Być może wiele sobie wyrzucasz i sumienie ci wyrzuca. Być może jesteś teraz w jakimś zagubieniu, w grzechu, w dolinie ciemności, w jakimś zagubieniu. Przecież On przyszedł. Nie ma takich ciemności we mnie, w tobie, na świecie, których On nie mógłby rozjaśnić swoim światłem. Przychodzi i rozjaśnia. Jednak do mnie należy, czy mu otworzę drzwi, czy go dopuszczę do siebie, czy się otworzę na to światło. O resztę się nie martw. On sobie poradzi z każdą ciemnością. Przyjdź do Niego jak dziecko. Przyjdź do Niego taki, jaki jesteś w tej chwili, w tym momencie, z całą swoją biedą, z tym, co jest w tobie ciemnością, grzechem. On potrafi rozjaśnić moje życie na nowo. W moim kapłaństwie wielu ludzi spotkałem, którzy kiedyś zagubieni, gdzieś powaleni przez grzech, sponiewierani przez swoje grzeszne życie, przez samych siebie, dzisiaj promieniują światłem.
to światło widzę w ich oczach. Widzę radość ich życia. Widzę w ich oczach, że odnaleźli sens życia. Widzę i słyszę w ich głosie pokój, wewnętrzne scalenie. Oto, co może uczynić ten, który mi dzisiaj obiecuje w Ewangelii, że on nie pozostawi mnie w ciemności. Jednak Jezus mówi, że istnieje alternatywa, bolesna alternatywa. To znaczy, istnieje taka możliwość, że ktoś słyszy te słowa. Otwórz się, żyj, niech się stanie światłość. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Słyszy te słowa i wiele innych słyszy, ale ich nie zachowuje. Tu pojawia się słowo filasso. Ono mówi, że słowo, które ja słyszę, potrzebuje z mojej strony obrony, ochrony. Filasso to jest słowo jakby z słownika militarnego wzięte. Strzec, bronić. Bo ja mogę usłyszeć słowo, ale mogę tego słowa nie bronić. Już za chwilę, po usłyszeniu słowa, być może także tego wieczoru, mogę zatracić to słowo. Wchodząc w jakieś przestrzenie, które duszą we mnie światłość słowa. Mogę jutro tak być zajęty moimi sprawami, moimi zmartwieniami, że nie ustrzegę tego słowa. I moje zmartwienia zajmą mnie, zajmą miejsce, które zajmowało słowo w moim sercu. A więc trzeba strzec. Bo kto nie strzeże... I tutaj coś, co dla mnie w ostatnich latach zwłaszcza jest szczególnie poruszające. Jezus mówi, ja go nie potępię. To bardzo ważne wyznanie Boga. Jednokrotnie słyszymy o potępieniu, że ktoś kogoś potępia. Między nami nieraz to potępienie się pojawia. Potępiamy kogoś za złe uczynki, za wielkie krzywdy, które wyrządził. Potępiamy kogoś w naszych myślach, w naszych słowach. A on mówi, ja nie potępiam. On, który jest Panem, który jest czysty, który jest samą miłością, który jest doskonały. Widzi moją biedę, widzi krzywdy, które wyrządzam jemu i innym. On mnie nie potępia. Drodzy, to bardzo ważna, święta prawda o Bogu. Bóg nikogo nie potępia. Bóg nie jest źródłem potępienia jakiegokolwiek. Ja nie potępiam. Ja zbawiam. Pojawia się słowo sodzo. Ja ocalam. Czyli ja wyprowadzam z niewoli. Ja wyprowadzam cię z grobu. Ja wyprowadzam cię z ciemności. Ja jestem światłością. Poradzę sobie z każdą ciemnością w twoim życiu. Po to przyszedłem. Nikogo nie potępiam. Wprost przeciwnie. Przyszedłem zbawić, wybawić każdego. Zawsze takiego Boga miejmy w sercu, przed oczami. Także kiedy do innych przychodzimy ze słowem życia. Nigdy nie straszmy Bogiem. To jest wielka niesprawiedliwość wobec Boga. Straszyć Bogiem. Zobaczysz, Pan Bóg cię pokaże. Zobaczysz, Pan Bóg się kiedyś z tobą rozliczy. Nawet jeśli z dobrą intencją, z dobrą wiarą wewnętrzną o tym mówimy, to jednak zauważcie, jaki obraz stwarzamy. Boga, który się kiedyś ze mną rozliczy. Który kiedyś mnie potępi. Jak to? Przecież słyszymy o tym. Drodzy, musimy dobrze sobie wyjaśnić tę prawdę i wyjaśni ją nam może tylko Jezus, On sam. Co mówi? Nie przyszedłem na świat po to, aby potępić go, ale by ich zbawić. I teraz są słowa, kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów. Bo taka możliwość istnieje. Tam jest słowo w języku greckim, które można przetłumaczyć tak, że kto mnie odrzuca, można go odrzucić. Świadomie można Boga odrzucić. Jakie to bolesne. Można odrzucić miłość. Można odrzucić życie. Można odrzucić prawdę. Można. Jestem wolny. Można nie przyjąć Jego słowa. Ale Jezus mówi, to nie ja potępiam.
masz słowo za sędziego. To znaczy otrzymałeś światło. Przyszedłem do ciebie z prawdą. Powiedziałem ci, jaka jest prawda o życiu, o tobie. To słowo cię będzie osądzało. To tak jak wtedy, kiedy staję przed lustrem. I staję przed lustrem cały piękny. Nie wiem, zadbany, świeży, nowy, uczesany, jak my to mówimy. Lustro mi mówi o tym, jaki jestem. Cały się sobie podobam. Ale kiedy staję przed lustrem brudny, staję przed lustrem zaniedbany, sponiewierany przez siebie samego, to widzę w lustrze prawdę o tym, jaki jestem. Kto mnie osądza? Lustro. Ale tak naprawdę lustro tylko jest odbiciem prawdy o mnie. Bo prawda o mnie, to kim jestem, jaki jestem, ona mnie osądza. Musimy to rozróżnić, by na Boga nie przenosić źródło potępienia. To ja albo otwieram się na zbawienie, albo się na nie zamykam. Droga zbawienia i droga potępiania siebie. Bóg jedynie podaje mi słowo. To jest dla mnie jak lustro, które pokazuje mi moją wewnętrzną twarz, mówi święty Grzegorz Wielki. Drodzy, to my sami ponosimy konsekwencje naszych dobrych wyborów i naszych złych wyborów. A Bóg jest obok, jest tuż, tuż i mówi: wróć, synu, wróć, dziecko, wróć. Jak ojciec z przypowieści Jezusa, ten ojciec, który wychodzi i czeka i zobaczył go, gdy jeszcze był daleko, wygląda mnie nieustannie, bym wrócił. Słowo, które wygłosiłem, ono będzie sądzić w dniu ostatecznym. Każdy z nas przyjdzie z tym słowem w sercu, z tym słowem, na które się albo otworzyłem, albo zamknąłem. To słowo Boga jest dla mnie jak lustro. Ilekroć stajesz codziennie przed słowem, stajesz jakby przed lustrem. Pozwól mu. Pozwól, by to lustro, słowa pokazało ci prawdę o tobie samym. Można zamykać Biblię, tak jak można zasłonić lustro. Można nie patrzeć na nie. Można uciekać sprzed lustra. Ale przecież to nie zmienia prawdy o mnie. Prawda jest taka, jaka jest. A lustro jest tym błogosławionym odbiciem, dzięki któremu mogę zobaczyć siebie w prawdzie. En face, twarzą w twarz. Ale pojawia mi się jeszcze jeden obraz. To lustro, na które patrzę i widzę siebie, jaki jestem. To lustro jest w rękach Boga. I mogę zawsze, nie tylko patrząc w lustro, ale patrząc Bogu w oczy, temu Bogu, który stoi przede mną, mogę przeglądnąć się i zobaczyć siebie, jaki jestem. Ale mogę także, ilekroć staję przed lustrem słowa i przed Jego oczami, zobaczyć siebie miłowanego, kochanego. Dlatego Jezus mówi o Ojcu, który Go posłał, że Jego słowo, Jego przykazanie jest życiem wiecznym. Co to znaczy? Jest wieczną miłością. Nowe przykazanie daje wam. To było przykazanie miłości. Tak jest w Ewangelii Jana. To samo słowo, entole, które pomaga mi uświadamiać sobie Jego słowo, że jestem miłowany, zawsze miłowany. I dlatego nawet kiedy stając przed lustrem słowa, zobaczę w tym lustrze, dzięki słowu, mój brud, moją biedę, jakieś kłamstwo, jakieś sponiewieranie. To przecież jest to zawsze słowo miłości, które mnie obejmuje i które mówi: dziecko, wróć, ja cię podniosę, ja cię oczyszczę.
miłość potrafi pokonać wszelkie złe. Chciejmy otworzyć się na Słowo Jego. Chciejmy otworzyć się na Jezusa, uwierzyć w to Słowo, jedyne Słowo Ojca, które przyszło, aby nas zbawić, a nie potępić. Które przyszło nas obmyć z naszych grzechów. Które jest światłością, może rozświetlić we mnie największe ciemności. Otwórzmy się z wiarą na Niego. Życzę Wam dobrej nocy. Pełnej wewnętrznego światła, które rano rozbłyśnie porankiem wielkanocnym i poczuje, że On jest i że Cię kocha. I mówi, podaj rękę, poprowadzę Cię przez ten dzień. Ja jestem światłością świata. Nie bój się ciemności. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy Wam życzę.